Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce, w Rosji przeciwnika politycznego albo no człowieka, który się naraził prezydentowi, po prostu zestrzeliwują, czy wybucha bomba. W Ameryce, no nie, administracja Bidena nie zestrzeliła samolotu Trumpa, który leciał do Georgii, żeby się pokazać w więzieniu, bo był oskarżony o fałszerstwa wyborcze. No teraz patrząc na te wybory Bidena, no to raczej ta druga strona oszukiwała. No także w Ameryce nie jest jeszcze tak źle. No ale jest podobnie, w Rosji zestrzeliwują. No i w Rosji kogo zestrzelili? Gieńka Prigozina. Gieniek Prigozin, no to bandzior od małego siedział, później zrobił armię, prywatną armię. No i w sumie w Ameryce jest też podobnie. Amerykę spalali ta grupa anarchistów, antyfaszystów, czyli komunistów, no spalała. Za przyzwoleniem prezydenta i całej administracji Obamy w sumie, no bo Biden no to jest sterowany przez Obamę. Także dużych różnic można powiedzieć nie ma. No. A Biden jeszcze nie napadł na Meksyk czy na Kanadę, no ale to co robiły te wszystkie antify w Ameryce, to są wielomiliardowe straty. No śmierć też sporo ludzi poniosło. No ale wracając do Gieńka Prigozina, no wzięli go i zestrzelili. Cały ten przywódca psów wojnych, wszystkich tych najemników zginął. No i nie tylko on zginął, no, ale sporo ludzi z wielbicieli muzyki Wagnera zginęło. No teraz tak człowiek się zastanawia, że te samoloty spadające z nieba, no to w tej Europie Wschodniej, w Polsce, w Rosji, teraz z Prigozinem, to coś mogą mieć na wspólnego. To także to pokazuje, że to jest mafia. Mafia w Ameryce, mafia rządowa widać, że jest. W Rosji widać, że jest jeszcze bardziej. No ta zemsta jest nieprawdopodobna. No w Ameryce jeszcze traktują przeciwnika politycznego. W Rosji zdrajców jako Prigozina. No traktują jako Prigozina. W czerwcu, który to tam był 20-25 czerwca, Prigozin zrobił ten cały bunt. No i większość ludzi to się tak zastanawiała, jak długo on pożyje. No miesiąc, dwa czy trzy. Okazało się, że w sumie lipiec, sierpień, nawet nie wrzesień. Dwa miesiące i człowieka nie ma. No Putin troszeczkę tam manewrował i robił najróżniejsze numery, bo ta Białoruś trochę też była włączona. No ale zdrajców Putin określał, że no ogólnie komuniści to od lat rozróżniali zdrajców, no to traktowali strasznie tam lata temu, no to był taki filmik dla tych ludzi, którzy byli przyjmowani do tych wszystkich Urzędu Bezpieczeństwa, do KGB, do NKWD, no i pokazywali co robią. Tam jeden taki film był, to na żywca wrzucili do pieca jakiegoś takiego krematoryjnego, wsadzili tego zdrajcę i właśnie mówili, że jak wchodzisz do tej naszej organizacji, to za zdradę coś takiego cię czeka. Także traktowali przeciwników inaczej niż zdrajców. Zdrajcom się po prostu nie wybacza. No i jego nie wybaczyli. To określenie go jako zdrajca, no to już był wyrok śmierci i to było bardzo, bardzo no normalne można powiedzieć, w sensie nienormalności dla UBeków i KGBeków. Prigozin nie zdradził, w sensie, że przyjechał powiedzmy do Niemiec czy tam do Ameryki i jakoś zeznawał i nadawał i mówił to, co tam robił. No ale jednak zdradził Putina. Tam cała ta wina, no
to też była nie unormowana, można powiedzieć, czy niewymierzona, ale dyktatorzy no to mają to do siebie, że te czystki to są bardzo często. Stalin zrobił te czystki przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, także to jest popularne wśród komunistów, no ale wśród sporej ilości obywateli rosyjskich ci entuzjaści Stalina ciągle żyją i oni pośrednio jakoś też wydajność grup wagnerowskich podobała im się. No, są ludzie, którzy po prostu są za tą wojną. No i są przeciwko temu systemowi pokomunistycznemu. Jak się ZSRR rozpadło, no to tam nigdy jakiejś takiej demokracji nie było. Do władzy podchodzili, byli komuniści, tak jak i na Białorusi. No to ten przecież, on rządzi tam już 20 lat, ale nie wybaczają, przywódcy nie wybaczają. Gieniek, Prigozhin na parę dni przed całym tym wypadkiem, no to pokazywał filmy z Afryki, no że tam się udziela, no wyglądałoby, że tam znajdzie jakiś spokój i miejsce zamieszkania. Niestety to tak to się stało. No, te komunistyczne działania są bardzo identyczne jak gangsterskie, na tych wszystkich gangsterskich, jak filmy oglądacie. No i to jest historia w sumie, no to albo wyskakuje jakiś gangster z wielkiego tortu i rozstrzeliwuje wszystkich przeciwników politycznych naokoło, no albo tak jak z Ojca Chrzestnego, no to zapraszają, przebaczają, rozmawiają, a później wszystkich innych wykańczają. No Rusy, no i w Polsce też są komuniści, no to komuniści wszędzie w czasie tego terroru stalinowskiego to samo robili. Wiele osób po prostu nawet po roku czy dwóch, szef teatru w 1946 roku, no Żyd, ale Salomon Michaels dostał nagrodę Stalina w 1946 roku za swoją pracę, no a za dwa lata został zamordowany w takim sfingowanym wypadku samochodowym. No w Polsce też przecież najróżniejsze lepery, nie lepery, tego rodzaju rzeczy, to się ciągle działo, także komuniści zawsze robią to samo. Pomyłką Prigozhina to było to, że jemu się ubzdurało, że będzie politykiem. Jemu się ubzdurało, że zamieni się z psa wojny, z jakiegoś najemnika, że on będzie jakiś miał taki polityczne poparcie w jakimś takim demokratycznym systemie. No a cała ta duma, cały ten parlament, sejm czy kongres, jakby to tam im nie nazywać w tej Rosji, no to tak nie działa. Nie ma zezwolenia od cara, no to tam nic nie będzie zrobione. No tam również jak byli w Rostowie nad Donem, no to zaskarbili sobie jakąś taką wdzięczność ludności lokalnej. No i ta popularność była wśród tych Rosjan, dlatego że sporo tych Rosjan nie ma zaufania do Ministerstwa Obrony, nie ma zaufania do tych generałów, nie ma zaufania do ludzi, którzy prowadzą to. Jest tam jedna wielka korupcja i w sumie system jest rozwalony, ale gdzie nie jest ten system militarny rozwalony? W Polsce tak samo jest rozwalony od czasów komunizmu. Gieniek Prigozhin, no to pokazuje to, że problem dla całego tego systemu Putina to się właśnie zaczyna. On Prigozhin już w czasie tych specjalnych operacji, no to właśnie tam działał. On miał pretensje do tych generałów, że generałowie rosyjscy nie dawali mu broni, dlatego że
po prostu to była jakaś konkurencja. Innego człowieka, który też jest jakiś jakoś szykanowany, no to było zaaresztowanie Igora Girkina. Igor Girkin, no to on pierwszą inwazję na Donbas robił w 2014 roku. No i tak samo jak i pogonili generała Sergeja Suwokina. Tak, także był usunięty z sił zbrojnych w przestrzeni na parę godzin przed tym, jak Prigożyn został w zasadzie zlikwidowany. Tak, także tam dużo się dzieje, ale to wszystko podobieństwo dla tych dyktatorów, no to jest w sumie takie same. Starają się pokazać, że jest jakaś tam demokracja, to wszystko ładnie ubrać, no ale to jest bandytyzm. Bandytyzm teraz cały ten system rosyjski rozwala całe ten iluzję tej demokracji. No w Ameryce podobnie. W Ameryce też większość tych stanów zaczyna być jednopartyjna, także, że te superkonserwatywne stany robią się superkonserwatywne, superkomunistyczne robią się superkomunistyczne i na poziomie Waszyngtonu, stolicy, tam nie ma współpracy. W ogóle nie ma współpracy. Waszyngton w Ameryce w promieniu 500 kilometrów to jest socjalistyczny. Tak, także tam od lat 60. nie ma w ogóle żadnej mowy o współpracy. Jest tylko jedna socjalistyczna prawda i nic więcej tego nie będzie. No te odrzucanie w Rosji tych instytucji demokratycznych, no i całego tego legalnego systemu, całego tego systemu wyborów, no to Ameryka no, nie jest tak blisko do czegoś takiego, ale Rosja idzie w dziwnym kierunku rządzenia, również Ameryka również idzie w dziwnym kierunku rządzenia. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście, głosujcie, głosujcie na normalnych. Głosujcie dlatego, żeby ludziom żyło się dostatniej. Zdrowia dla normalnych.